Hitler i Niemcy. Chora namiętność. W latach 30. ubiegłego wieku Niemcy stały się potęgą militarną. Szykowały się do wojny. Zaledwie 11 lat wcześniej były złamanym narodem odartym z dumy. To Adolf Hitler dokonał tej przemiany. Był jednym z nielicznych, który czekał na kolejną wojnę. Dzięki magnetyzmowi potrafił przekonywać tłumy. Ta cecha przypominała silny narkotyk. Jak stał się najpotężniejszym człowiekiem w państwie? Kim byli naziści i jak ożywili podzielony naród? W weimarskich Niemczech odczuwało się na ulicach nową energię. Chcieli od społeczeństwa nieustannej aprobaty i poparcia. Terror odgrywał ważną rolę w zastraszaniu. Nic nie mogło zaszkodzić narodowej rewolucji. Tysiące uległy magnetyzmowi tego człowieka. Była to chora namiętność. Wtedy Hitler nie uważał siebie za Mesjasza, tylko za Jana Chrzciciela. Dopiero w więzieniu w Landsbergu doznaje olśnienia. To ja. Początki. Aby zrozumieć fatalne zauroczenie osobą Hitlera, musimy przyjrzeć się Niemcom pod koniec XIX wieku. Stały się najpotężniejszym, najbogatszym i najlepiej rozwiniętym państwem w Europie. Panował ustrój autorytarny, ale z drugiej strony działał parlament. Jego ograniczona władza z czasem miała się powiększyć. Zmilitaryzowane cesarstwo we władaniu dynastii Hohenzollernów. Po wojnie francusko-pruskiej Wielka Brytania wspierała zjednoczenie Niemiec. Teraz obawiała się nowego państwa. Rozwijało się gospodarczo i militarnie. Mogło przyćmić gasnące brytyjskie imperium. Po wojnie francusko-pruskiej Niemcy wyprzedziły Wielką Brytanię jako potęgę przemysłową. Gdy wybuchła I wojna światowa, ustępowały tylko Stanom Zjednoczonym. Trzeba było szybko zbudować jedność narodu i dać mu nową wizję. Państwo miało ambicje, aby dorównać innym mocarstwom europejskim. Dodajmy do tego zazdrość o arogancję Imperium Brytyjskiego. Budziło zawieść, bo obejmowało 1/4 powierzchni Ziemi i żyła w nim 1/4 ludności. Z wyższością patrzyło na innych. Wielu historyków przyzna, że ambicje i dążenie do ekspansji zagrażały ówczesnej równowadze sił. Rosło napięcie. Niemcy, choć spóźnione, stały się potęgą kolonialną. Nasza opowieść zaczyna się w sąsiednim cesarstwie austro-węgierskim. Mało wiemy o dzieciństwie Hitlera. Urodził się w Braunau nad rzeką Inn 20 kwietnia 1889 roku. Był synem urzędnika. Jego ojciec był nieprzyjemnym typem. Bił syna. Wiemy, że dlatego matka otaczała go nadmierną opieką. Miał nieszczęśliwe dzieciństwo. Czworo rodzeństwa zmarło przed jego narodzinami. Uważamy, że został wychowany zgodnie z ówczesnymi zwyczajami, podobnie jak jego rówieśnicy.
Historycy mają problem, bo Hitler stworzył własną wersję dzieciństwa. Był miernym uczniem. Nie brakowało mu inteligencji, ale się nie przykładał. Samotnik. Pochłaniał książki. Czytał wszystko, co mu wpadło w ręce. Można powiedzieć, że to było samokształcenie. Dziwaczne połączenie źródeł wedle jego uznania. Nie zdobył spójnego wykształcenia, bo mu na nim nie zależało. Młody Adolf Hitler w roku 1907 udał się do Wiednia, aby zostać artystą. Ówczesny Wiedeń przewodził Europie, jeśli chodzi o nowe kierunki sztuki i filozofii. Hitler zamierzał wstąpić do Akademii Sztuk Pięknych. Miał około 17 lat, gdy pojechał do Wiednia. Nie zajmował się niczym poważnym, ale nie żył na ulicy, jak później twierdził. Nie przyjęto go do akademii, słusznie patrząc na jego pracę. Znał się na sztuce, poznał dzieła neoklasyczne. Wiedział, jaką potęgą jest malarstwo. Wielkie płótna przedstawiające ważne momenty w historii. Jego akwarele nie posłużyły rozwojowi nazizmu, ale wiedział, ile może sztuka. Przez całe życie twierdził, że był artystą, który porzucił sztalugi z miłości do Niemiec. Matka była hojna. Dawała mu pieniądze, zapewne bez wiedzy ojca. Część biografów Hitlera twierdzi, że był leniem. Włóczył się po kawiarniach, gdzie słuchał rozpustnej inteligencji. Od niej przejął wiele idei. Jak napisał w Mein Kampf, stały się one granitowym fundamentem mojego myślenia. Wszyscy zakładają, że na Hitlera silnie wpłynął austriacki antysemityzm, powszechny przed 1914 rokiem. Tymczasem trudno stwierdzić, czy wywarł na niego wpływ. W młodości miał wiele kontaktów z Żydami, a wszystkie miały bardzo pozytywny charakter. Lekarz, który leczył jego matkę i całą rodzinę, był Żydem. Marszant, który kupował obrazy Hitlera, namalowane w Wiedniu, i zapewniał mu przeżycie, także był Żydem. Po śmierci ojca otrzymał pieniądze zapisane w testamencie. W Wiedniu nie odniósł sukcesu jako artysta. W roku 1913 przeniósł się do Monachium. Niemieckość wiele dla niego znaczyła. Jako nacjonalista wierzył, że jego miejsce jest w Niemczech, nie w Austrii. Austro-Węgry były potęgą. Obejmowały większość Europy południowo-wschodniej. Ale stanęły w obliczu kryzysu wskutek rosnącego nacjonalizmu Czechów, Węgrów i Słowian z południa. Starcia tych grup w parlamencie austriackim i węgierskim doprowadziły do paraliżu działań rządu. Obrady w Wiedniu i Budapeszcie kończyły się awanturami. Z tego powodu Hitler pogardzał systemem parlamentarnym. Uważał go za nieefektywny. Patrzył na rozpadające się imperium i sądził, że jego problemy rozwiąże tylko silny przywódca, nawet dyktator. Zamach na arcyksięcia Ferdynanda w Sarajewie doprowadził do wybuchu I wojny światowej. Po kilku tygodniach Austro-Węgry walczyły z Serbią. Niemcy napadły na Luksemburg i Belgię, ruszyły na Francję. Dlatego Wielka Brytania wypowiedziała wojnę Niemcom. Hitler, chociaż był obywatelem austriackim, ale mieszkał w Monachium, zaciągnął się do armii niemieckiej.
Wykorzystał zamieszanie, jakie panowało podczas mobilizacji w sierpniu 1914 roku. Władze austriackie się o niego upominały. Uniknął zaciągu, bo mieszkał w Niemczech. Nie chciał walczyć o sprawę, w którą nie wierzył, czyli w cesarstwo Habsburgów. Wojna toczyła się w całej Europie. Niemcy musiały walczyć na dwa fronty. Na wschodzie z Rosją, na zachodzie z Wielką Brytanią, Francją i Belgią. Hitler zaciągnął się do wojska, aby wspierać cesarstwo niemieckie. Wojna na zawsze zmieniła bieg jego życia, a przez to losy milionów ludzi. Poniósł klęskę jako artysta. Przeniósł się do Monachium, miasta w nowoczesnym cesarstwie niemieckim. Wstąpił do wojska i został wysłany na zachodni front. Tu Niemcy walczyły z Wielką Brytanią i sojusznikami. Adolf Hitler jako kapral w niemieckiej armii nie odegrał ważnej roli. Zafascynowała go perspektywa wojny. Z zera stał się kimś. Był dobrym żołnierzem, zdyscyplinowanym, awansował. Przeżył. Nie wszystkim się to udało. Służył jako łącznik batalionu, więc znajdował się blisko frontu. Ale nie walczył tak wiele jako żołnierz piechoty, jak później twierdził. Jego życie było zagrożone. Znajdował się pod ostrzałem brytyjskiej i francuskiej artylerii. Gdy służył jako łącznik, zanosił meldunki do okopów. W roku 1918 ucierpiał z powodu gazów bojowych. Ludzie umniejszają jego dokonania wojenne, ale odznaczono go krzyżem żelaznym drugiej i pierwszej klasy. Jak na ironię, z rekomendacji dowódcy Żyda. Nie był tchórzem. Wykazał się niezwykłą odwagą. Żołnierze frontowi uważają, że łącznicy mają złote życie. Pozostaje zagadką, dlaczego nie awansował na oficera. Podobno ktoś stwierdził, że został tylko kapralem, bo nie miał zdolności przywódczych. Nie był lubiany ani szanowany przez kolegów. Był samotnikiem. Uważano go za ekscentryka. On sam wspominał I wojnę światową jako okres jedności i braterstwa broni. Mitologizował ją w swojej świadomości. Chciał odtworzyć ducha 14 roku, gdy Niemcy zjednoczyli się wokół Kaisera w III Rzeszy. Rosja pokonała Austro-Węgry, ale została zatrzymana przez siły niemieckie w Prusach. Niemcy, dysponujące potęgą militarną, zmusiły bolszewików do podpisania Traktatu Brzeskiego. Zyskały państwa nadbałtyckie. Ukraina otrzymała niepodległość. Na początku 18 roku Niemcy zawarły Traktat Brzeski i dostały olbrzymie ziemie w Rosji. Od marca 18 roku nie toczyła się już wojna na dwóch frontach, więc uważano, że Niemcy dobrze sobie radzą na froncie zachodnim. Nie mogły jednak tam wygrać, gdy do walk przyłączyły się Stany Zjednoczone. Wojna stała się przerażającą rzeczywistością, kiedy storpedowano statki przewożące amerykańskich obywateli. Na dno posłały je łodzie podwodne, niewidoczne tygrysy morza. Stany Zjednoczone przyłączyły się do wojny, gdy Niemcy zaczęli atakować wszystkie statki handlowe zmierzające do Wielkiej Brytanii. 6 kwietnia 1917 roku Stany Zjednoczone wypowiedziały Niemcom wojnę. Dysponowały olbrzymią przewagą techniczną, więc Niemcy znaleźli się w fatalnej sytuacji. 11 listopada 1918 roku podpisano zawieszenie broni. Władze nie uprzedziły obywateli, że mogą się spodziewać porażki. Do samego końca prasa nie pisała, jak skuteczny był kontratak.
Propaganda twierdziła, że wygramy, więc w październiku, kiedy wojskowi przyznali się do porażki, społeczeństwo było zszokowane. Wszyscy Niemcy z oburzeniem przyjęli warunki zawieszenia broni, a potem, jeszcze surowsze, traktatu pokojowego zawartego rok później. W traktacie wersalskim znalazły się wymagania sformułowane przez aliantów. Niemcy miały wziąć na siebie pełną odpowiedzialność za straty i zniszczenia spowodowane przez wojnę. Był to artykuł 231, czyli tak zwana klauzula o winie wojennej. Niemcy musiały zrezygnować ze znacznych terenów i zapłacić odszkodowania. Armia mogła liczyć tylko 100 tysięcy ludzi. Uznali traktat wersalski za cios w plecy. Przecież to miało być zawieszenie broni. Musieli oddać wszystkie samoloty bojowe. Nie wolno im było budować okrętów wojennych. Tylko 100-tysięczna armia. Czyli moim zdaniem dość duża, ale trzeba było policzyć kucharzy i gryzipiórków. To nie było 100 tysięcy żołnierzy. Musieli zapłacić olbrzymie odszkodowania za zniszczenia, które spowodowały niemieckie wojska okupacyjne w północnej Francji i południowej Belgii. Podstawę stanowiła klauzula o winie wojennej, którą podważali wszyscy Niemcy. Twierdzili, że pierwsza wojna światowa wybuchła, bo Niemcy zostały otoczone przez aliantów. Uważali, że alianci ich oszukali i potraktowali haniebnie. Bezpodstawnie traktowali ich jak podbity kraj. Prezydent Woodrow Wilson i brytyjski premier David Lloyd George nie dotrzymali słowa. Odarto ich z honoru. Większość Niemców odczuwała niechęć do reszty świata. Hitler był załamany, podobnie jak wielu Niemców. Nie potrafił tego zrozumieć, szukał wyjaśnienia. I tak jak tysiące rodaków, obwiniał socjalistów, marksistów, Żydów, którzy niszczyli Niemcy od wewnątrz. Po wojnie w kręgach prawicowych zrodziła się teoria ciosu w plecy. Tak tłumaczono nieoczekiwaną klęskę. Uważano, że lewe skrzydło republikanów i Żydzi, którzy znajdowali się na tyłach, doprowadzili do porażki. Większość Niemców nie wierzyła w bajkę o ciosie w plecy. Na początku lat 20. socjaldemokraci i partia komunistyczna odgrywali ważną rolę w systemie politycznym. Mieli 1/3 wyborców. Przekonanie o żydowskim spisku szerzyło się wśród marginesu radykalnej prawicy. Podczas I wojny światowej Hitler spełniał się w roli żołnierza. Razem z całym społeczeństwem nie umiał się pogodzić z nagłą porażką. Po upokorzeniach traktatu wersalskiego niebezpieczna garstka na skrajnej prawicy szukała kozła ofiarnego. Tak narodziła się nowa partia, w której znaleźli się wyjątkowo groźni Niemcy. Przegrana w I wojnie światowej upokorzyła Niemcy. Traktat wersalski nakładał na nich obowiązek odbudowy państw alianckich. W Niemczech w roku 1918 toczyła się rewolucja. Rok później powstała Republika Weimarska. Zgromadzenie Narodowe obradowało w Weimarze, mieście w środkowych Niemczech. Reparacje wojenne, które trzeba było wypłacić zwycięskim aliantom, doprowadziły do pogłębienia inflacji. Zaczęła się w roku 1916, kiedy rząd niemiecki drukował pieniądze, żeby sfinansować walki. Powojenny rząd nie zajął się tłumieniem inflacji. Mógł obwiniać o nią traktat pokojowy i aliantów.
Sytuacja wymknęła się spod kontroli w roku 1923. Amerykanie zaproponowali tak zwany plan DOSA. Plany DOSA i Younga, czyli spłat przez Niemcy reparacji wojennych, nic nie dały. Pierwszy plan opracował amerykański bankier Charles G. Doss. Amerykanie mieli pożyczyć rządowi niemieckiemu pieniądze na wypłatę zaległych reparacji. Stany Zjednoczone ustabilizowały niemiecką walutę. Amerykańskie banki pożyczyły pieniądze. Niemcy mogli wypłacić reparacje Wielkiej Brytanii i Francji. Wtedy te oddały pożyczki wojenne Stanom Zjednoczonym. W tych niepewnych czasach Hitler trzymał się ścieżki kariery, która zapewniła mu sukces. Pozostał w znacznie zmniejszonej niemieckiej armii. Nie chciał odejść. Lubił wojsko. Potem wymyślał bajki o swojej służbie, ale odpowiadała mu struktura i hierarchia armii. Chodził na szkolenia wojskowe. Prowadzili je słynni ówcześni naukowcy. Obejmowały idee etniczno-nacjonalistyczne i wpajanie patriotyzmu. Chodziło o przeciwdziałanie propagandzie bolszewickiej. Prawicowa propaganda polityczna udająca edukację. Hitler okazał się pilnym uczniem i awansował. Zlecono mu wygłaszanie przemówień. Doskonale się spisywał jako pedagog. Tam sobie przyswoił techniki oratorskie. Wojsko wysłało go, żeby obserwował skrajnie prawicową grupę, niemiecką Partię Robotników. Założył ją w styczniu 1919 roku w Monachium Anton Drexler, który należał do Towarzystwa Okultystycznego. Członkowie spotykali się, żeby dyskutować o nacjonalizmie. Łączył ich rasizm i nienawiść do Żydów. Hitler zajmował się obserwacją tej partii, ale coraz bardziej angażował się w jej działalność. Przemawiał na zebraniach. Wyróżniał się jako krasomówca. Przyjął bardzo radykalne idee antysemickie. Wnosił żydowski spisek na zgubę Niemiec. Umysł Hitlera przypominał odkurzacz. Wchłaniał wszystko, co przeczytał. Choćby poglądy Adolfa Lanza, rasisty, który propagował zniekształcony darwinizm. Z takiego miszmaszu idei stworzył narodowy socjalizm. Hitler wykazał się jako mówca i przejął ważniejszą rolę w niemieckiej partii robotników. Odpowiadał za propagandę. Przywódcą pozostawał Anton Drexler. Hitler wymyślał niezwykłe plakaty, budzące nienawiść i prowadził zebrania, na które przychodziło coraz więcej ludzi. W roku 1920 zmienił jej nazwę na Narodowo-Socjalistyczną Niemiecką Partię Robotników, aby przemawiała do szerszych kręgów. Rok później, po kłótni, w której zagroził, że odejdzie, stanął na jej czele. Zaczął gromadzić wokół siebie lojalnych, inteligentnych i brutalnych współpracowników. Po wojnie w Bawarii, a także w całych Niemczech, szalała inflacja i bezrobocie. Zamieszki na ulicach, strajki, akcje polityczne robotników i lewicy. Hitler szukał miejsca dla siebie i je znalazł. Rosła jego reputacja jako radykalnie prawicowego mówcy. Otaczali go akolici, którzy przynosili ze sobą umiejętności, idee, osobowości i pozycje. Najbliższy Hitlerowi był Rudolf Hess, urodzony 26 kwietnia 1894 roku.
Tak jak Hitler zastanawiał się, dlaczego przegraliśmy, kto ponosi winę. Poszedł na studia, ale był sfrustrowanym prawicowym nacjonalistą. Hitler go oczarował. Hess uważał politykę międzynarodową za walkę ras. Był fanatycznym wyznawcą Hitlera. Na filmie nakręconym podczas wieców w Norymberdze widać, jak jego twarz płonie naiwnym entuzjazmem. Najwięcej odznaczeń zebrał Hermann Göring, urodzony 12 stycznia 1893 roku. Niezwykły członek raczkującej partii. Przystojny. Zdobył sławę wojskową. Podczas wojny wyróżnił się jako pilot. Zastąpił barona von Richthofena na czele dywizjonu, gdy słynny czerwony baron został zestrzelony. Był elegancki, emanował czarem jako były pilot myśliwca. Takich ludzi Niemcy uwielbiali. Nie sprawiał wrażenia osoby, którą ciągnie do radykalnych ruchów politycznych. Hitler wyrażał jego niechęć i poczucie straty. Od tej chwili stał się jego oddanym zwolennikiem. Heinrich Himmler, katolik urodzony 7 października 1900 roku, budził największy niepokój. Jego ojciec był nauczycielem bawarskiej rodziny książęcej. Himmler przypominał dyrektora szkoły. Na jego życie położyło się cieniem pragnienie walki w I wojnie światowej. Był za młody, więc frustrowało go to, że nie bronił ojczyzny. Rozmarzony, a równocześnie surowy pedagog. Teraz wiemy, co działo się w jego głowie. Ekscentryczny patriota, żarliwy antysemita. Narodowy socjalizm doskonale pasował do jego natury. Martin Bormann był najbardziej zaufanym uczniem. Urodził się 17 czerwca 1900 roku. To machiaweliczny, groźny manipulator. Przyłączył się do niesławnych Freikorps. Trafił za kratki za morderstwo polityczne. Gdy wyszedł, usłyszał Hitlera. Uznał, że wyraża jego niechęć za porażkę w 1918 roku. Też został wiernym zwolennikiem. Najbardziej inteligentny w gronie ludzi Hitlera był Józef Goebbels, urodzony 29 października 1897 roku. Nie pasował do ruchu narodowo-socjalistycznego. Zrobił doktorat. Badał XIX-wieczną literaturę niemiecką. Był romantycznym nacjonalistą. Zanim poznał Hitlera, napisał powieść autobiograficzną, której bohater pod każdym względem go przypomina. Do Goebbelsa przemawiała idea Hitlera o zjednoczeniu i równości wszystkich Niemców. Szukał ruchu politycznego, który wyraziłby jego przekonania. Stał się dobrym rekrutem dla partii narodowo-socjalistycznej. Potrafił doskonale i bezwzględnie posługiwać się propagandą. Jednoczyło ich poczucie rozpaczy, frustracji i gniewu po przegranej I wojnie światowej. Te uczucia były powszechne w ówczesnych Niemczech. Coś innego pobudziło ich do ekstremizmu. Wszyscy doznali pewnego rodzaju olśnienia, gdy słuchali Hitlera. Był postrzegany jako niemal ktoś wysłany do Niemiec, aby naród odzyskał wysoką pozycję i zemścił się na aliantach. Wypełniał rolę, która od dawna funkcjonowała w niemieckiej historii i kulturze. Cesarz Fryderyk I Barbarossa, rudobrody, który uratował Niemcy z rąk wrogów, a wtedy atakowali ze wszystkich stron.
Hitler uważał, że tego dokona rodząca się partia narodowo-socjalistyczna. Zebrał wokół siebie lojalnych popleczników. Na wiece przychodziły tysiące. Wydarzenia we Włoszech rozpaliły jego wyobraźnię. Znacząco wpłynęły na los Hitlera, partii narodowo-socjalistycznej i całego narodu niemieckiego. Hitlera otaczali inteligentni i niebezpieczni działacze prawicowi. Słuchało go nawet 2000 zwolenników, ale przeceniał siebie i partię. W brudnym płaszczu stał na skrzynce na środku placu i przemawiał do tuzina. Występował na rogach ulic. Staromodna działalność polityczna. W Niemczech działały wtedy potężniejsze i lepiej znane partie prawicowe. Otaczała go grupa ludzi, którzy podzielali z grubsza te same poglądy. Włochy zainspirowały Hitlera. Zadufany w sobie redaktor gazety ze szczęką gladiatora prowadzi legion na Rzym. W październiku 1922 roku przywódca ruchu faszystowskiego Mussolini z armią czarnych koszul pomaszerował na Rzym. Król Wiktor Emanuel II musiał oddać mu władzę. Tak to postrzegał Hitler. Na Hitlera wywarł wpływ zamach stanu, którego dokonał Mussolini. Wymyślił sobie marsz na Berlin. W roku 1923 uznał, że państwo niemieckie jest osłabione przeciągającym się kryzysem. Wykorzystał dezintegrację niemieckiego życia politycznego, która nastąpiła pod wpływem hiperinflacji i francuskiej okupacji Zagłębia Rury z powodu niewypłacania reparacji wojennych. Zaplanował zamach w Monachium. Mussolini znał potęgę propagandy. Wiedział, jak chce być postrzegany w Europie. Hitler padł ofiarą propagandy Mussoliniego. Król postawił Mussoliniego na czele rządu. To nie był zamach, ale działanie zgodne z konstytucją. Chociaż rzecz jasna, król był słaby. Hitler postanowił zagrać wabank. 8 listopada 1923 roku grupa 600 bojówkarzy otoczyła piwiarnię w Monachium. Tam przemawiał generalny komisarz Bawarii, Gustav von Kahr. Hitler wkroczył, strzelił w powietrze i ogłosił, że rozpoczęła się rewolucja. Bezskutecznie próbował przejąć władzę od von Kahra. Następnego ranka postanowili wyruszyć z piwiarni do bawarskiego Ministerstwa Obrony. Drogę zagrodziła im policja. Hitler liczył, że poprze ich nowa niemiecka armia, Reichswehr. Nie opowiedzieli się za nim wojskowi i przemysłowcy. Urzędnicy patrzyli na niego z pogardą. Gdy bawarska policja otworzyła ogień, większość uciekła. Nieliczni zostali ranni albo zabici. Potem uczyniono z tego ważny etap historii ruchu. Hitlera aresztowano. Jego proces rozpoczął się 26 lutego 1924 roku, a zakończył 1 kwietnia. Aresztowano i osądzono współspiskowców, m.in. Rudolfa Hessa. Wydawało się, że Hitler i partia narodowo-socjalistyczna ponieśli całkowitą klęskę. Pucz monachijski przysłużył się nazistom, bo dzięki niemu stali się męczennikami. Na jego bazie stworzyli legendę i nowe symbole. Na przykład zakrwawiona flaga, którą nieśli tego dnia, potem stała się relikwią nazistów. W Norymberdze dotykała wszystkich sztandarów oddziałów bojowych. Gdy naziści przejmą władzę, męczennicy zostają symbolicznie pochowani w marmurowych sarkofagach w centrum Monachium. Co roku
w rocznicę odgrywają pucz i maszerują po ulicach. W poprzedzającą noc w całych Niemczech odbywają się czuwania. O wszystkim opowiada się w radiu, kręci się filmy. Płomienie uroczystości. To rzeczywiście przypomina religię. Swastyka, którą rzekomo Hitler sam zaprojektował, to starożytny symbol, ucieleśnia aryjskie dzieje. Swastyka jest starożytnym symbolem buddyjskim. Powszechnie występuje w Indiach i Chinach. Początkowo oznaczała słońce. Pod koniec XIX wieku zaczęła ją wykorzystywać niemiecka prawica. Uważała, że pasuje do idei aryjskości. Hitler zmienił kształt i uczynił z niej symbol nazizmu. Podobno zaprosił artystów, aby przedstawili projekty. Ktoś przyniósł swastykę. Hitler stwierdził, że żaden się nie spisał, więc sam to zrobi. Uprościł jej kształt i dokonał paru zmian. Flaga jest czerwono-czarno-biała, dawne kolory cesarstwa. Kontrastuje ze sztandarem Republiki, który był czerwony, złoty i czarny. Z niechęcią muszę przyznać, że zrobił fantastyczny projekt. Obrócił symbol, żeby go zdynamizować. Doskonale obliczył długość ramion. Wpisał je w koło, ale nie dotykają krawędzi. Dlatego wydaje się, jakby wibrowały. Umieścił ją na czerwonym tle. Duża ilość czerwieni symbolizuje partię socjalistyczną. W latach 20. Hitler ogłasza, że to będzie wyłącznie symbol partii nazistowskiej. Na procesie Hitler wziął na siebie całą odpowiedzialność za pucz monachijski. Podobno sędzia z trudem się powstrzymał, aby nie uniewinnić Hitlera, bo był sympatykiem nazistów. Ostatecznie skazał go na 5 lat więzienia. Wydał też zakaz wystąpień publicznych, skoro jego umiejętności oratorskie przyczyniły się do wzrostu popularności partii narodowo-socjalistycznej. Więzienie i zakaz wystąpień dały Hitlerowi czas na rozmyślania. Przelał je na papier. Aż do puczu Hitler nie uważał siebie za Mesjasza, tylko za Jana Chrzciciela. Dopiero w więzieniu w Landsbergu doznaje olśnienia. To ja. Następuje uwolnienie w nim tej nowej natury. Spędził za kratkami niecały rok. Siedział m.in. z Hessem. W tym czasie napisał Mein Kampf. Demokracja to zboczenie zrodzone z brudu i ognia. Kiedy Hitlera wysłano do więzienia w 1924 roku, postanowił, że wykorzysta ten czas, aby opisać, co go doprowadziło do tej chwili i skąd u niego takie przekonania. Było dla niego ważne, aby zrozumieć, skąd się tu wziął. Rękopis nosił tytuł Moja 4,5-letnia walka z kłamstwem, tchórzostwem i głupotą. Ostateczna rozprawa z tymi, którzy niszczą naród niemiecki. Wydawca poprosił o bardziej chwytliwy tytuł ze względu na czytelnika. Wyciągnęli dwa słowa. Moja walka. Mein Kampf. Najciekawszy jest sławny piąty rozdział o teorii propagandy. Reszta to emocjonalne wybuchy. Nie zawiera analizy systemu, jak manifest komunistyczny Marksa, Kapitał. Bóg uczynił Niemców nad ludźmi. Wszechmogący Boże, błogosław niemiecką krew. Wydawca sprzedał 300 tysięcy egzemplarzy. Potem znacznie więcej z oczywistych powodów. Gruba książka. 600 stron.
You're talking about 600 pages. Pisanie Mein Kampf rozniesiło w Hitlerze pragnienie władzy i kierowania Niemcami. Wiedział, że powinien przyjąć inną drogę. Skoro zabroniono mu przemawiania, będzie musiał poczekać. Zakaz wystąpień miał zapewnić spokój. Uważano go za mówcę, który wywiera wpływ. Partia długo nie mogła się odrodzić i znów poważnie potraktowała Hitlera, bo dostrzegła, ile znaczyły jego wystąpienia. Zakaz wykorzystał w propagandzie jako podstawę do oskarżenia rządu Republiki Weimarskiej o cenzurę. W roku 1927 zakaz rozluźniono, a potem zniesiono. Hitler wyszedł na scenę. Jego zachowanie pociągało ludzi. Przypominał dzisiejsze gwiazdy popu. Zdołał wielu oczarować. Jego powrót do wystąpień publicznych zapewni partii sukces w wyborach pod koniec lat 20. To, co Hitler robi na scenie, to teatr polityczny. Nie jest wybitnym mówcą. W okresie milczenia Hitlera gospodarka Niemiec się odradza. Dzięki amerykańskim inwestycjom spada bezrobocie. W narodzie pojawia się optymizm. W roku 1928 Niemcy były w niezłej sytuacji. Narodowy socjalizm mógłby skończyć w podręcznikach historii jako nieistotna, skrajnie prawicowa partia, która miała ekscentrycznego przywódcę. Los jednak przydzielił im dobre karty. Gospodarka Republiki Weimarskiej rzeczywiście się rozwijała, ale gdy pojawiły się problemy, całkowicie się załamała. Był to bezpośredni wpływ krachu na Wall Street. Krążyło wtedy powiedzonko: Nowy Jork kichnął, Londyn złapał katar, a Niemcy prawie umarły na grypę. Skutki krachu ostatecznie przyniosły władzę partii narodowo-socjalistycznej. Kryzys się pogłębiał. 7 milionów ludzi na bruku. Kiedy zdesperowany robotnik stawał w kolejce po zasiłek, zmieniał się w nazistę albo potencjalnego bojówkarza. Jak to wpłynie na niemieckie społeczeństwo? Jak naziści zdobędą władzę? Jakich zbrodni się dopuszczą, nim ten szatański reżim zostanie obalony? Opracowanie Telewizja Polska. Tekst Danuta Dowiat. Czytał Maciej Gudowski.